Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Aleksandro, jednak chyba mikrofon powinien... A oczywiście, dobrze, będę używać. Ja jako stary radiowiec tego muszę pilnować. Aleksandra Suława, autorka książki Przy rodzicach nie parlować i Bartosz Panek, witamy. Dzień dobry. Miło nam się spotkać przy okazji premiery tej opowieści o powrotach do Polski z Francji. Opowieść w gruncie rzeczy o długim wieku XX, o pamięci, która przechodzi lub też nie z pokolenia na pokolenie. Opowieść chyba bardziej gorzka niż słodka, tak mi się wydaje. Do tego wątku na pewno jeszcze będziemy wracać. Ale przede wszystkim opowieść o tym, jak kultura polska z kulturą francuską w mało, myślę, oczywisty sposób zetknęła się w trochę chyba jednak wymuszonych okolicznościach. To byłyby te trzy główne osie, wokół których chciałbym, żebyśmy porozmawiali w ciągu najbliższej godziny. Potem oczywiście Państwo też będą mogli zadawać pytania. To jest oczywista sprawa i element obowiązkowy tych spotkań. Ale tak sobie myślę, czy to wszystko, co zawarłaś w książce, zaczęło się od tego, że ty przy swoich rodzicach nie mogłaś parlować? Czy wręcz przeciwnie? Ja już jestem z tego pokolenia, gdzie parlowanie było nawet wskazane. Bo to nie tyle moi rodzice, co mój dziadek wrócił z Francji. Mieszkałam z moim dziadkiem. Byliśmy w takim wielopokoleniowym domu, osiedleni, że tak powiem. I dziadek w tej naszej rodzinie był taką osobą nietypową, która sprawiała, że ja trochę wyróżniałam się spośród moich rówieśników. I która w pewnym momencie kazała mi myśleć, że nasza rodzina jest trochę nietypowa, jest trochę inna niż wszystkie rodziny. I to poczucie inności w takiej dziecięcej codzienności składało się z takich bardzo małych rzeczy. Po pierwsze, sam dziadek od czasu do czasu w swoich wypowiedziach wplatał różne francuskie słówka na nazywanie zupełnie prozaicznych rzeczy, kwiatów, potraw, czynności. Były w domu francuskie książki, przychodziły do domu kartki pisane po francusku i kartki z francuskimi życzeniami Joyeux Pâques albo Joyeux Noël, czyli wesołej Wielkanocy, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Czasem ktoś z Francji do nas przyjeżdżał i wtedy na parę dni czy na parę tygodni wszyscy w domu zaczynali mówić po francusku. Czasem do tej Francji się jeździło, czasem dziadek do niej wyjeżdżał i przywoził stamtąd zestaw bardzo dziwnych przedmiotów, które wydawałoby się, że są super prozaicznymi pamiątkami w rodzaju herbaty, którą można już przecież było kupić w Polsce, albo jakiś nasion, albo jakiś książek, które były jak najzupełniej dostępne, ale dla dziadka były ważne, bo pochodziły stamtąd, z krainy jego dzieciństwa. A mówimy już, przepraszam, wejdę teraz w słowo, o początku lat 90. Mówimy już o początku lat 90., jeśli, bo na te lata przypadało moje dzieciństwo. No i kiedy byłam mała, to wszystko wydawało mi się takie zwykłe, no bo wychowujemy się w jakimś domu i ten dom zawsze wydaje nam się normalny. To jest po prostu nasza codzienność. Ale z biegiem czasu zaczęłam sobie uświadamiać, że no nie wszystkie rodziny takie są, bo jedzie się na kolonie albo zaczyna rozmawiać się w szkole i przychodzi moment ustalenia, skąd to ty jesteś, skąd jest twoja rodzina. No i okazuje się, że rodziny rówieśników są z różnych miejsc. Są z Katowic, Warszawy, Gliwic, Gdańska, ale z Francji to jako żywo nikogo w tej naszej podstawówce nie ma. Ale to ciebie stawiało w hierarchii wyżej? Ale rzeczywiście, że to stawiało w hierarchii wyżej. No przecież taka rodzina z Francji to w latach 90. całkowity egzotyk albo możliwość wyjazdu na wakacje do Francji. No to przecież w hierarchii rówieśniczej to winduje automatycznie. No ale gdzieś tam w głowie wywołuje też taką konfuzję, no bo to właściwie jak? No jakim cudem ten dziadek jest z Francji i ta rodzina z Francji? Przecież no są francuskie słówka, ale było, nie było. Wszyscy mówimy dobrze po polsku. Ja mam nazwisko z literą E, po dziadku. No to typowo polskie nazwisko. Przecież jakie francuskie? No i stawia się oczywiście pytania, jak ta historia wyglądała. W rodzinie nikt jej nie umie wytłumaczyć, bo tak jak Państwo pytają pewnie czasem swoich dziadków czy rodziców o jakieś rodzinne historie, to zawsze człowiek się spotyka z takim, no jak to nie wiesz, przecież tyle razy ci to opowiadaliśmy, ja ci tu zaraz pokażę album i wszystko ci wytłumaczę, ale w albumie wszyscy wyglądają tak samo i mają tak samo na imię, wiadomo. I nikt nie potrafił mi tej historii w jakiś taki spójny sposób wytłumaczyć, takim tropem, który pozwolił mi na dostrzeżenie szerszej perspektywy.
był artykuł o reemigrantach z Francji, na który trafiłam podczas lektury jednego z tygodników i wtedy te puzzle trochę zaczęły się składać i te klocki wskoczyły na swoje miejsca i zrozumiałam, że ta moja rodzinna historia nie jest jakąś osobniczą historią o awanturniczej rodzinie, która miała szalony pomysł, żeby z powojennej Francji wrócić do komunistycznej Polski, tylko jest historią kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy mieli całkiem podobne do naszych losy. No dobrze, ciebie to bycie osadzoną w kulturze francuskiej i posiadanie związków rodzinnych z Francją ustawiało w hierarchii rówieśniczej wyżej. A jak było w przypadku twojego dziadka? W przypadku mojego dziadka przypuszczam, że było rozmaicie, to znaczy w różnych hierarchiach stawiała go w różnych miejscach. Wśród jego kolegów reemigrantów był pewnie podobny do nich. Mieszkał w Wałbrzychu, potem przyjechała rodzina z Francji, więc wokół niego było mnóstwo chłopców i dziewczyn o podobnej historii. Oni jeszcze osiedlili się w takim miejscu, że tych Francuzów rzeczywiście było dużo. Jeśli chodzi o inne grupy rówieśnicze, myślę, że momentami też mogło stawiać go wyżej, bo na przykład znał język francuski, co już jako dla dorosłej osoby pozwalało mu na przykład na podjęcie lepszej pracy, w której konieczna była znajomość języka obcego. W pewnym momencie dała mu też możliwość krótkiego, ale wyjazdu do pracy za granicę, do Algierii, gdzie dziadek miał sprawdzić, czy da się tam budować kopalnię. Absolutnie nie dało się tego zrobić. Dziadek też skorzystał, tak jak inni reemigranci, z rodzaju takiej możliwości awansu społecznego, bo dla osób, które przyjeżdżały, taką bardzo dużą szansą była możliwość skorzystania po prostu z systemu edukacji, wykształcenia się, pójścia najpierw do jakiejś technicznej szkoły, później pójścia na studia, zostania inżynierem i wyrwania się trochę z tego takiego kopalnianego kieratu. Więc to było coś, co stawiało wyżej. Ale gdybyśmy porównali jego losy, na przykład z jego rówieśnikami, którzy we Francji zostali, to wtedy wiadomo, że ten powrót do Polski był czymś, co troszeczkę można powiedzieć, że podkopało jego ekonomiczne szanse na dobry byt, bo wiadomo, że taki przyjazd do Polski dla rodziny był po prostu często zaczynaniem życia od nowa w bardzo trudnych warunkach codzienności ziem odzyskanych. Więc z tą hierarchią tak zależy, do kogo porównywać. No, tak się bieda za pazury dogryzła, że postanowiliśmy wyjechać do Francji. We Francji można zarobić, kto tylko chce i oszczędza. Może z biegiem czasu przyjść do grosza i potem coś kupić sobie w Polsce. To są wyimki, które cytujesz, a które pochodzą z pamiętników reemigrantów. Czy ty usłyszałaś kiedykolwiek w swoich rodzinnych opowieściach słyszanych od dziadków, od rodziców, że twoich potomków, twoich pradziadków z Polski do Francji w gruncie rzeczy, mówiąc bardzo brutalnie, wygnała bieda? To może jest określenie brutalne, ale to jest określenie prawdziwe. Nie usłyszałam tego nigdy wprost, ponieważ mój dziadek zmarł zanim zaczęłam pracować nad tą książką, ale przed śmiercią jego żona, moja babcia, spisała trochę jego wspomnień. I z tych wspomnień można było, to były takie bardzo konkretne relacje, ale nawet z tych konkretów można było stworzyć sobie obraz bardzo ciężkiego życia, które wiedli moi pradziadkowie. Mój pradziadek był cieślą kopalnianym, moja babcia, dzisiaj powiedzielibyśmy, że była kelnerką, pracowała po prostu w jakiejś gospodzie. Pobrali się i długo szukali miejsca, w którym mogliby wieść, może niedostatnie, ale przynajmniej spokojne życie w Polsce. Pracowali w Wieliczce, pracowali w Krakowie, potem przenieśli się na Śląsk. Przez chwilę mieszkali też w rodzinnej wiosce mojego pradziadka, czyli w Rycerce. Ale to nie było dla nich miejsca, bo ziemia, która należała do moich pradziadków, została już po prostu rozdana między innych członków rodziny, jak to często wtedy na wsiach bywało. I oni na początku lat 20., kiedy mieli już trójkę dzieci, zdecydowali się wyjechać do Francji, podobnie jak setki tysięcy innych ludzi, którzy postanowili w ten sposób podreperować swój los. Ten wyjazd do Francji może nam się wydawać trochę takim awanturniczym pomysłem, jeśli pomyślimy sobie, że mamy lata 20,
mamy zwykłych robotników, górników, którzy często ledwo potrafią pisać po polsku, nie znają żadnego języka obcego. Prawdopodobnie nie tylko nigdy nie byli za granicą, ale czasem może nawet nigdy nie byli za granicą swojego województwa i nagle decydują się zacząć wszystko od nowa w nieznanym sobie kraju. Tylko że to była taka decyzja, która właściwie była decyzją bez alternatywy. Ona była decyzją podyktowaną często desperacją i chęcią jakiegokolwiek poprawienia swojego bytu. A na tle innych wyjazdów, tego, że ludzie wyjeżdżali też przecież wtedy do Stanów Zjednoczonych, wyjeżdżali do Ameryki Południowej, perspektywa wyjazdu do Francji na kontrakt, gdzie wiadomo było, że będzie jakieś miejsce zatrudnienia, a temu miejscu zatrudnienia będzie towarzyszyć dom, będzie towarzyszyć szkoła dla dzieci, będzie towarzyszyć zabezpieczenie emerytalne i zdrowotne, to rzeczywiście wydawała się całkiem stabilna i atrakcyjna perspektywa, z której setki tysięcy ludzi skorzystały. Nie było takiego dylematu, że należałoby zostać w Polsce, bo właśnie odzyskała niepodległość, bo 1918 to wielka cezura w tej wtedy bieżącej nowej historii, bo 1919 i 20 to wielka wojna przecież z bolszewikami. Ten wątek by także patriotyczny nie miał żadnego znaczenia, bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta twoja opowieść właśnie w tym momencie burzy pewien mit, który dość mocno cały czas jest zakorzeniony w naszym myśleniu o polskiej historii XX wieku. To jest coś, co tylko mogę sobie dopowiedzieć i co mogę sobie wywnioskować na podstawie choćby tych pamiętnikarskich relacji. Myślę, że kiedy znajdujemy się w sytuacji, w której nie bardzo mamy gdzie mieszkać, bo na przykład wynajmujemy za ogromne pieniądze mieszkanie w jakiejś suterenie, w której znajdujemy się w sytuacji, kiedy stajemy przed wyborem, czy opłacić ów czynsz w suterenie, czy odnieść buty męża do szewca, ponieważ po raz kolejny wyleciały w nich dziury. Kiedy stajemy w sytuacji, że ktoś z naszych bliskich umiera i jego ostatnią prośbą jest kupienie jabłka, bo chciałby zjeść jakiś owoc, a my nie mamy kilku groszy na to jabłko, te uczucia patriotyczne naprawdę schodzą na dalszy plan i próbujemy tylko w jakikolwiek sposób zabezpieczyć byt dla siebie i dla swojej rodziny, więc myślę, że to niestety jest moment, kiedy te wielkie idee stają w cieniu egzystencjalnych wyborów, co nie znaczy, że ta tęsknota za swoim krajem i za krajem dzieciństwa nie tli się w nas i że ta Polska gdzieś tam to tak bardzo wzniośle zabrzmi w sercu, nie wyjeżdża z nami do tej Francji i że w tej Francji cały czas za nią nie tęsknimy i z tej tęsknoty nie tworzymy organizacji polonijnych, nie zaczynamy wydawać gazet i nie dzielimy tej swojej kopalnianej pensji na dwoje i z jednej połowy się utrzymujemy, a drugą wysyłamy do rodziny, do Polski z prośbą, zbierajcie te pieniądze, a kiedy uzbieracie odpowiednią kwotę, kupcie nam ziemię, żebyśmy mogli wrócić i dożyć swoich lat w Polsce. Mhm. To wszystko składa się w całość, dość logiczną, tak sobie myślę. Natomiast co wiemy na temat perspektywy wyobrażenia o miejscu docelowym, to znaczy co emigranci wiedzieli na temat Francji, czego się spodziewali? Sądzę, że nie wiedzieli zbyt wiele, co nie znaczy, że nie mogli wiedzieć, tylko ponieważ oczywiście w gazetach pisano, że można wyjeżdżać do Francji, pisano, że będzie tam całe to zabezpieczenie, o którym mówię, na pewno przychodziły listy od tych, którzy już do Francji wyjechali i dzielili się swoimi opowieściami na temat tego, jak im się żyje i być może zachęcali, bo na przykład wyjechał brat, pisał do swojego brata, przyjedź, tutaj jest wszystko zapewnione, będzie dobrze. Można było też, choć oczywiście to wymagało jakiegoś wykonania gestu i jakiegoś poszukiwania, więc była to opcja dla osób, powiedzmy, bardziej uświadomionych i które nie chciały iść na żywioł, że tak powiem. Można było kupić sobie na przykład taką książeczkę, rodzaj takiego poradnika, w którym można było przeczytać, jak żyje się we Francji i zasięgnąć z niego jakichś takich podstawowych informacji, które pomagały trochę oswoić się w tej francuskiej rzeczywistości na początek. To były takie wydawnictwa, w których znajdował się na przykład słowniczek, bardzo specyficzny,
bardzo dostępny, bardzo przystępny, bo tam była jedna kolumna słowo po polsku, druga po francusku i jeszcze oprócz tego jak to przeczytać, ale nie z jakimiś takimi fachowymi znaczkami dla tłumaczy, tylko tak naprawdę z on, en, z polskimi znakami. Był to dobór słów bardzo praktyczny dla osoby, która na przykład wyjeżdżała do pracy w kopalni. Tam było jak jest szychta, jak jest ładowacz, jak jest wózek kopalniany, wszystkie takie podstawowe rzeczy. I były też tam takie naprawdę życiowe porady, gdzie kupić najtańszy chleb, a które mleko jest dobre, a jakby ktoś chciał wybrać się, powiedzmy, kupić sobie posiłek w jakimś lokalu gastronomicznym, to co tam można wybrać, żeby ta cena była taka odpowiednia. Więc pewne informacje na temat tego, jak w tej Francji zorganizować codzienność, były, ale one absolutnie nie były wystarczające, żeby od pierwszego momentu poczuć się tam jak u siebie w domu. W tych pamiętnikarskich relacjach zachowały się wspomnienia, które opowiadają o takim poczuciu dezorientacji i obcości, z którym Polacy spotykali się w pierwszym momencie. To często był szok też wynikający z tego, że wszystko miało być zapewnione, a tak naprawdę tu są puste mury. Na przykład moi pradziadkowie, kiedy przyjechali do Francji, zostali pusty dom, w którym jedyną rzeczą, która tam była, to były 2 tony węgla w komórce, którym oni mogli sobie tam napalić, żeby przygotować coś do jedzenia. I baza została zapewniona. No baza została zapewniona, oczywiście baza została zapewniona. Jak oni się organizowali? No przypuszczam, że pomagała im tutaj sieć kontaktów sąsiedzkich, które bardzo szybko się nawiązywały. Jedna z bohaterek opowiadała mi, że jej rodzice, jej mama urządziła to mieszkanie najpierw jakimiś takimi skrzynkami po owocach, z których zrobiła półki, żeby było trochę ładniej, to powycinała z papieru serwetki i jakieś takie firaneczki, więc tak te pierwsze momenty we Francji wyglądały, dość partyzancko. No dobrze, ale to jest moment, w którym wyzwala się dobra energia, działa adrenalina, trzeba się urządzić. Powrót w tym momencie, tuż po przyjeździe, na pewno nie byłby łatwy. Zresztą na pewno już pewne inwestycje zostały, choćby jeśli chodzi o zmianę myślenia, dokonane. Ale na pewno przychodzą momenty zwątpienia, momenty rozczarowania. Jak byś je umiejscowiła w czasie? W którym momencie to zwątpienie zaczyna przychodzić? Czy wtedy, kiedy okazuje się, że praca jest naprawdę bardzo ciężka, bo to głównie praca w kopalni? Czy wtedy, kiedy okazuje się, że niezbyt wiele można odłożyć do koperty, którą potem chce się wysłać do Polski? Te momenty rozczarowania mogły pojawić się na przykład z pierwszą wypłatą. Albo jeśli nie z pierwszą, bo po pierwszej to można mieć nadzieję, że to jeszcze wszystko się jakoś ułoży, to z jakąś kolejną miesięczną wypłatą czy tygodniówką, która okazywała się nieco mniejsza niż ta, na którą się liczyło. Ponieważ w tych kontraktach, które podpisywano na wyjazd, była gwarantowana równość warunków pracy i płacy z pracownikami francuskimi. Tylko okazywało się, że ta równość jest opatrzona różnymi gwiazdkami i kruczkami, ponieważ górnicy mieli, powiedzmy, klasę zatrudnienia. Powiedzmy, że było ich, jeśli dobrze pamiętam, 10. Te najniższe były najgorzej płatne na najcięższych stanowiskach. Często ta wypłata zależała nie tylko od liczby przepracowanych dni, ale też od urobku, który na najgorszych, najcięższych stanowiskach był najmniejszy. A na te najgorsze stanowiska, jak to zwykle bywa, kierowano zwykle emigrantów, czyli kierowano na nie Polaków. Więc często ta wypłata była mniejsza niż by się spodziewano, a i to w takim dobrym okresie stabilności ekonomicznej. A kiedy przychodziły gorsze czasy, kiedy przychodziły chude lata, na przykład lata wielkiego kryzysu, Polacy, jak to zwykle w takich momentach bywa, zaczęli słyszeć, że wcale nie są tutaj pożądanymi pracownikami. Że oni tutaj przyjechali i zabierają nam pracę, zabierają pracę Francuzom. Pojawiały się takie określenia: brudny Polak, brudna Polka, jedźcie skąd przyszliście, my już was tutaj nie potrzebujemy. Okazywało się, że są pierwszymi do redukcji godzin albo pierwszymi do zwolnienia, pierwszymi, których można ukarać za jakieś rzekome zaniedbania w pracy.
A jeśli buntowali się przeciwko tego rodzaju nieprawidłowościom albo domagali się poprawy warunków pracy, byli pierwszymi do zwolnienia za występowanie przeciwko pracodawcy i pierwszymi do karania tak zwaną ekspulsją, czyli po prostu wydaleniem z kraju. No, to jest bardzo, bardzo brutalny moment. Ty opisujesz strajk w 10 szybie Le Forêt. Mhm. 36 godzin strajkujący spędzili pod ziemią. To był rok 1934, czyli w zasadzie no, kilka dobrych lat po wybuchu wielkiego kryzysu, który rozpoczął się w roku 1929 krachem na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast myślę tak sobie, czy to też jest ten moment, w którym twoi bohaterowie poczuli się znów zbędni, bo takich przecież nazywano w Polsce w tamtych latach. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno w takim momencie, kiedy człowiek po spędzeniu 10 czy więcej lat we Francji dowiaduje się, że nagle ma 24 godziny na spakowanie swojego dobytku, a nawet mimo tego, że nie była to kraina mlekiem i miodem płynąca, ona często pozwalała takim konsekwentnym odkładaniem pieniędzy dorobić się jakiegoś małego majątku, zakupić jakieś meble, zakupić jakieś domowe sprzęty. Nagle okazuje się, że w ciągu 24 godzin trzeba to wszystko spakować, wsiąść do pociągu, wrócić do Polski, gdzie wysiadało się często na jakiejś małej stacyjce w kraju, który ekonomicznie był tak samo dotknięty kryzysem jak Francja, jeśli nawet nie bardziej. Na pewno taki człowiek czuł się jak ktoś całkowicie niepotrzebny, całkowicie zbędny, czyja praca przy jednak, tak jak zaproszono ich do Francji, przy odbudowie tego kraju i pracy w tych kopalniach, nagle okazuje się całkowicie bezwartościowa. Więc na pewno to był taki moment, który potem w dłuższej perspektywie, nawet wśród tych, którym udało się przetrwać ten wielki kryzys, na pewno zasiał takie ziarno niepewności, czy ugruntował gdzieś to poczucie, że my tutaj nie jesteśmy u siebie, nie będziemy u siebie i w każdym momencie, kiedy dookoła zacznie dziać się trochę gorzej, te demony wrócą i oni będą mogli nam znowu powiedzieć: wracajcie do siebie, my was tu nie chcemy. Jak była ta duża grupa? Jak duża była ta grupa osób niechcianych? Ta grupa osób wydalonych, które musiały wyjechać z Francji. Nie jestem w stanie tego, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile to było osób, także nie odpowiem tutaj precyzyjnie na to pytanie, ale świadomość o tym na pewno była szeroka, ponieważ ten strajk w Le Forêt był opisywany w ogólnokrajowych mediach, był rejestrowany przez tamtejszą odpowiednik takiej kroniki filmowej, powiedzmy. Pojawiał się nawet w literaturze pięknej, bo w Ziemi, planecie ludzi jest taki fragment, gdzie autor jedzie pociągiem, w którym natrafia właśnie na grupę Polaków wydalanych z Francji, więc świadomość tego rodzaju traktowania myślę, że była powszechna. I to też jest moment, w którym obraz Francji wśród emigrantów zaczyna się trochę zmieniać z takiego odrobinę bajkowego, wyidealizowanego na bardziej krytyczny. Francja okazuje się też państwem, które potrafi stosować środki mocno opresyjne i bardzo nie... Cześć. Hej. Bardzo nieprzyjemne wobec tych, którzy mieli odbudowywać jej potęgę i którzy no, budowali tę potęgę w dwudziestoleciu. To też jest moment połowa lat 30., kiedy Francja dochodzi do szczytu swojej potęgi kolonialnej. O tym też nie możemy zapominać. Myślę, że te momenty, kiedy można było poczuć, że nie do końca jesteśmy u siebie, one przeplatały się przez cały ten okres dwudziestolecia i przez cały ten okres emigracji Polaków do Francji. Bo wiadomo, że były osoby, które Polaków witały z otwartymi ramionami, a były osoby, które jak to zawsze w jakiejś zbiorowości ludzkiej mają trochę takie bardziej krzywe spojrzenie, że tak powiem, na emigrantów. Natomiast na pewno te lata wielkiego kryzysu były takim momentem, kiedy można było sobie powiedzieć, że no nie ma się co łudzić i zawsze gdzieś tam będzie ten filtr nakładany na patrzenie na nas, na emigrantów, że nie do końca
jesteście takimi samymi nawet obywatelami, bo przez dzieci, które się tam rodziły, miały francuskie obywatelstwo, jak ci Francuzi z dziada, pradziada. No właśnie, to nie jest doświadczenie tylko jednego pokolenia. W twoich oczach, w twojej opinii, w związku z twoimi badaniami, poszukiwaniami, która strategia była częstsza? Dwukulturowość i dwujęzyczność, czy asymilacja? Z moich doświadczeń, z moich opowieści wynika, że ta strategia dwukulturowości była częstsza, ponieważ nie spotkałam ani jednej takiej historii, gdzie rodzina powiedziałaby: wyjeżdżamy do Francji, od dzisiaj jesteśmy we Francji, od dzisiaj jesteśmy Francuzami. Możecie zapomnieć język polski, zrywamy związki z Polską, wychowujemy nasze dzieci tak, żeby one wyrosły na 100% Francuzów. Tak nigdy nie było. W tych miasteczkach, gdzie mieszkali Polacy, na osiedlach, gdzie mieszkali Polacy, ta pamięć o Polsce była bardzo żywa i bardzo intensywna. Powstawało bardzo dużo polonijnych organizacji różnorakiego charakteru i różnorakiej maści. Począwszy od organizacji kulturalnych, od zespołów śpiewaczych, orkier, trup teatralnych, przez jakieś zespoły sportowe, organizacje SOKU, polskie harcerstwo, lekcje języka polskiego, po polskie organizacje wyznaniowe, po jakieś polskie kościoły i koła różańcowe. Starano się uczyć dzieci języka polskiego, to jest właśnie to przy rodzicach nie parlować, to takie wpajane dzieciom w rodzinach emigranckich, dobrze parlować to możecie sobie z kolegami na podwórku, w szkole, ale w domu mówi się po polsku. Także to było bardzo silne. To też jest świetny moment, świetna sytuacja, która pokazuje to, co zostaje w sferze prywatnej, a co jednak dopuszczamy jako możliwe w sferze publicznej. Tak. I to fenomenalnie pokazuje, jak mocno są zakorzenione też w różnych rodzinach emigranckich właśnie te schematy, te, nie wiem, odruchy bezpieczeństwa może, tak? Tak, to odruchy bezpieczeństwa, bo to jest taki odruch w mojej ocenie ochrony własnej tożsamości, bo jeśli tutaj nie czujemy się stuprocentowo u siebie, to jeśli wypuścimy z rąk tą kulturę czy pamięć o tym kraju, w którym wzrośliśmy, to cóż nam zostanie, z czego tą tożsamość ulepimy i kim my będziemy, jak my sami będziemy się identyfikować, tylko że tego nie da się zamknąć i to, że my będziemy mówić coś dzieciom w domach, to nie sprawi, że zamkniemy ich jak w bańce i wyizolujemy ich od kultury i środowiska, w którym wzrastają. A te dzieci wzrastały jednak w szkołach, w których mówiło się po francusku, wśród kolegów, którzy mówili po francusku, chodzili do kina na francuskie filmy, czytali francuskie książki i siłą rzeczy przez osmozę tą francuską kulturą nasiąkali. I dla tego pokolenia, które urodziło się we Francji, ta francuska kultura, w której pływali, że tak powiem, ona stawała się tak bliska jak ta polska wpojona przez rodziców, jeśli nawet nie bliższa, bo ona była tożsama i spójna z miejscem, w którym wyrastali. Bo to jest w mojej opinii bardzo ciężkie, żeby nie będąc nigdy w Polsce i mając tą świadomość i tą wizję Polski zapośredniczoną wyłącznie przez opowiadania rodziców, żeby to z niej uczynić ten swój azymut i tą oś, dookoła której tą swoją osobowość będzie się budowało. Więc siłą rzeczy to młodsze pokolenie, to pokolenie mojego dziadka, identyfikowało się bardziej z tą francuską kulturą. Tym byś również tą silniejszą identyfikacją z kulturą francuską w kolejnym pokoleniu, w pokoleniu dzieci emigrantów, tłumaczyła dość liczne zaangażowanie no właśnie osób o polskim pochodzeniu we francuski ruch oporu. Podajesz liczby, które robią duże wrażenie. Około 50 000 brało udział w Résistance. Po części tym, a po części myślę też, że taką naturalną potrzebą wystąpienia przeciwko agresorowi, bo to oczywiście było bardzo silne. Plus oczywiście, chociaż tutaj z drugiej strony to z kolei znów czerpiemy z tego polskiego rezerwuaru, te informacje, które docierały
z Polski, o tym, co stało się w Polsce, no bo wiadomo, jakby mamy tu różnicę kilku miesięcy pomiędzy jakby inwazją na Polskę, a momentem, kiedy niemieckie wojska zaatakowały Francję. Przecież ci ludzie mieli doskonale świadomość i mieli w pamięci to, co stało się w Polsce, więc to zaangażowanie w Resistance było naturalne. I mamy też ostatni komponent, czyli to zaangażowanie Polaków w ten ruch robotniczy, które może nie było masowe, ale to też były liczne grupy. I wiadomo, jeśli ktoś ma w sobie trochę w swojej osobowości taki aktywistyczny rys, który pcha go do różnych działań, no to jeśli pchną go do działalności w ruchu robotniczym, no to tym bardziej pchną go do tego wystąpienia przeciwko wrogim wojskom. Często to było takie spójne, takie płynne przejście od tego ruchu robotniczego, od tego zaangażowania w Resistance. Więc tymi trzema komponentami bym wyjaśniała to zaangażowanie Polaków w ruch oporu. To wróćmy na moment w takim razie jeszcze do tego przełomowego chyba momentu, tej przełomowej chwili, w której polscy emigranci dołączają do związków zawodowych. To jest ruch masowy, czy jednak raczej chyba nie możemy tak powiedzieć. Chyba nie możemy tak powiedzieć. To znaczy, można powiedzieć, że to była widoczna grupa w szeregach tych polskich emigrantów. Raz większa, raz mniejsza. Paradoksalnie w tym okresie wielkiego kryzysu, kiedy wydawałoby się, że należałoby jak najmocniej wystąpić i domagać się swoich praw, wtedy ona nie była tak duża, a nie była tak duża, jeśli można tak powiedzieć, no może strach nie jest tutaj najlepszym słowem, bo ma on takie pejoratywne zabarwienie, ale po prostu z obawy, że jeśli my głośno się sprzeciwimy, to spotka nas i naszą rodzinę za to sroga kara, właśnie te ekspulsje, o których mówiliśmy. Natomiast oczywiście była grupa Polaków, która angażowała się w tą działalność w związkach zawodowych. Oni nie mogli zakładać z własnych związków, to były takie komórki przy francuskich związkach zawodowych dedykowane obcokrajowcom. Natomiast ci, którzy się angażowali, byli uważani za taką grupę bardzo aktywną. Na przykład znamy taką historię o grupie polskich emigrantów, którzy kilka dni po przyjeździe do Francji, jeszcze za bardzo nawet nie znając się z tymi francuskimi kolegami, przystępują do strajku i stają w obronie tych praw robotniczych. Byli oni grupą na tyle prężną, że były ulotki im dedykowane, były akcje przez nich podejmowane, więc rzeczywiście były to osoby, które były widoczne, zaangażowane, no i czasem to przekładało się na dalszą karierę polityczną. Tutaj najbardziej taką sztandarową postacią jest Edward Gierek, czyli jedna z tych osób, która była też wydalona za karę, za ten strajk w Le Forêt, o którym rozmawialiśmy. No dobrze, ale czy w tym drugim, w tej drugiej połowie lat 30., w tym szczytowym momencie, kiedy jednak już ta grupa polskich emigrantów jest dość mocno osadzona w realiach francuskich, czy możemy mówić o tym jednoznacznie, co ich łączy, gdybyśmy spróbowali naszkicować jakiś portret socjologiczny tych no właśnie ilu, 120, 130, 300 tysięcy osób? Rozdarcia? Myślę, że to jest coś takiego, co byłoby wspólne dla tej grupy, ponieważ mówimy o grupie, która często jest we Francji już od kilkunastu lat. Jest we Francji prawie od 20 lat. Z jednej strony żyje im się coraz lepiej, bo końcówka lat 30. uspokaja się ekonomia, lewica na chwilę dochodzi do władzy, nikt już za bardzo znowu nie chce tych emigrantów wyrzucać. Wydaje się, że można by było żyć spokojnie. Kupujemy sobie sprzęty, nasze dzieci chodzą do szkoły, ścieżka zawodowa wydaje się ustalona, bo te dzieci kończą te szkoły, idą do kopalń. Wydaje się, że moglibyśmy tutaj dalej żyć, ale z drugiej strony ta tęsknota za Polską jest bardzo silna, bo patrzymy też na te nasze dzieci, które tutaj się urodziły i wychowały, i one właśnie... One nie bardzo wydają się być takimi samymi Polakami, jakimi my jesteśmy. One bardziej ciążą w stronę tej francuskości. Pojawiają się więc w tych pamiętnikach, które spisywane właśnie były pod koniec lat 30. Pojawia się tam taka troska o to nowe pokolenie, że dobrze, o nas starych już nie ma się co martwić, ale te nasze dzieci, to kim one właściwie będą? Czy my gdzieś tam ich nie utracimy i czy one nie roztopią się, powiedzmy, w tej francuskiej masie?
Ja może sobie to trochę dopisuję, a może nie, bo jest to jakiś wniosek, który można wysnuć właśnie na podstawie lektury tych pamiętników, że gdzieś tam tli się też jakaś taka nadzieja na to, że do tej Polski będzie można wrócić, tylko właściwie jak? No dobrze by było, żeby była jakaś taka okazja i impuls, który do tego powrotu zachęci, żeby tego życia znowu nie zaczynać w ciemno i znowu nie zaczynać wszystkiego od początku. No i ta nadzieja się spełniła, ziściła w może trochę innych okolicznościach, niż by marzyli. No właśnie ci będący wtedy rodzicami swoich dzieci, które miały wrócić do Polski. Tutaj znowu mamy taki, myślę, przyczynek do rozmowy o tym, jak działa propaganda w kontekście czy w konfrontacji z życiem. W 1918 czy 20 było podobnie, tylko w drugą stronę. Nie do końca te zapewnienia ze strony Francji, jak to świetnie tam będzie wszystkim nowo zatrudnionym górnikom z Polski, pokryły się z rzeczywistością, o czym już trochę wspomnieliśmy. A co oferuje powojenna Polska? Wszystko. Ale tylko wszystko w teorii. Wszystko oferuje tylko powojenna w teorii, czy Polska. W praktyce? W teorii. Tak jak mówisz, ta historia jako przyczynek do badań nad propagandą, myślę, że jest naprawdę kopalnią rozmaitych wątków. Ja pracując nad tą książką przeczytałam sporo numerów archiwalnych, czasopism polonijnych i byłam pod dużym wrażeniem tego, jak można ulepić opowieść zachęcającą do powrotu do Polski. Twoja ulubiona? Moją ulubioną to jest, to nie było pisane przez polonijną gazetę, ale przez takiego lewicowego francuskiego dziennikarza, który wybrał się wraz z transportem reemigrantów do Polski, spędził w Wałbrzychu kilka tygodni i napisał całą książkę o tym, jak jest w Polsce. I na przykład pisał o kobiecie, którą spotkał w transporcie do Polski i która kupiła sobie we Francji 20 kolorów ulubionej szminki, ponieważ myślała, że w Polsce nic nie będzie, a w Polsce są takie same szminki, nawet tańsze. A kiedy idzie się ulicami w Wałbrzychu, to unosi się cukier znad cukierni, jak po prostu jak śnieg ten cukier puder i wszystko jest w tej cukierni, wszelkie rodzaje chleba, a zaraz obok sklep z wędlinami. Więc po prostu, proszę Państwa, kraina mlekiem, miodem płynąca, czegoś takiego nawet dziś nie zobaczymy. Myślisz, że ludzie w to wierzyli? Boże, nie wiem. Znaczy w tym momencie wydaje mi się, że nie, że ta książka została już wydana nieco za późno, bo to też może zrobię taki przeskok czasowy. Ona ukazała się na przełomie, ten dziennikarz był w 48, ona została wydrukowana w 49, to była taka broszurka, właściwie nie książeczka. I wtedy ludzie już trochę zdawali sobie sprawę z tego, co na nich w tej Polsce czeka. Bo przychodziły listy, w których w zawoalowany sposób było pisane, że może lepiej przemyśleć ten wyjazd, a już najlepiej zostać tam, gdzie się siedzi. Były też takie naoczne relacje, nawet opowiadała mi kobieta, dzisiaj staruszka, która w 49 została wysłana przez rodziców na wakacje do Polski, na takie kolonie i ona tam trochę została na taki rekonesans wysłana przez rodziców, jedź zobacz jak tam jest, przyjedziesz i nam opowiesz. I ona przyjechała z kilkoma opowieściami, no oczywiście opowieściami o biedzie, ale dla niej takim bardzo symbolicznym przykładem była scenka na poczcie, gdzie ona poszła wysłać jakąś kartkę do rodziców czy list i kobiety czekające w kolejce zaczęły ją zaczepiać i dotykać jej ubrania i pytać skąd ona to ma i skąd jej mama wzięła taki materiał i gdzie to zostało uszyte, bo tutaj absolutnie nie ma możliwości w Polsce, żeby zapewnić dziecku czy sobie tego rodzaju ubranie. No więc to już ludzie pod koniec lat 40. wiedzieli. Ale w 45., 46., zaraz po wojnie tego nie wiedzieli. A kuszono ich rozmaicie. Była ta opowieść patriotyczna, która doskonale rezonowała z tą znajdującą się w sercach tęsknocie. To znaczy wracajcie, bo kraj was potrzebuje. Ponieważ ten kraj jest zniszczony, on potrzebuje rąk do pracy, potrzebuje rąk do odbudowy. No, ale wracacie nie na polskie, tylko na poniemieckie. Ale wracacie na poniemieckie, ale już polskie. Poniemieckie, ale już polskie odzyskane. Ale od paru miesięcy. I tam, tak, ale tam wszystko na was czeka.
Tam wszystko na was czeka, nie jedziecie w ciemno, będą dla was domy wyposażone. Nie trzeba nic brać, albo trzeba brać tylko podręczne bagaże i tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Ponieważ oczywiście Polacy dorobiwszy się, na przykład moja rodzina zebrała ze sobą pół wagonu mebli, jadąc do Polski, dorobiwszy się, no chcieli zabrać trochę tych swoich sprzętów i ukazywały się w gazetach takie artykuły, w których pisano: proszę nie zabierać ze sobą starych gratów, słoików, skrzyń pozbijanych z jakimiś gratami, bo tam wszystko na was czeka. Więc wszystko będzie zapewnione. Będzie dla was praca. To będzie... Muszę tutaj się wtrącić. Bardzo proszę. Naprawdę, wszystko na was czeka, czyli, ale wszystko to, co zostawią Niemcy wyjeżdżający. Wszystko na was czeka, co jest wam potrzebne. W ten sposób. Chodziło po prostu o mieszkania, które czekają, które są wyposażone, które pozwolą na niezaczynanie od zera, które pozwolą na przeprowadzkę w miejsce, w którym można zaczynać nowe życie. Czeka praca, w której będziecie traktowani dobrze, będziecie u siebie. To jest nowy kraj robotniczy, w którym prawa robotników będą przestrzegane, a dla dzieci to też było bardzo ważne. Na przykład w mojej rodzinie funkcjonuje taka opowieść, że to było coś, co było takim argumentem, który przekonał mojego pradziadka do tego, żeby przywieźć rodzinę do Polski. Było to, że dzieci będą mogły iść do szkoły, wykształcić się, zostać sztygarami, zostać inżynierami i będzie im się wiodło lepiej, doświadczą jakiegoś awansu społecznego. Więc to były takie opowieści, które przekonywały do powrotu. I były one były drukowane w gazetach, były rozpropagowywane też przez taką mówioną propagandę, ponieważ przyjeżdżali politycy, aktywiści, zachęcali do tego powrotu do Polski. One były na tyle silne, że wytwarzał się na tych polskich osiedlach rodzaj takiej, jak to opowiadał mi jeden z bohaterów, takiej zbiorowej gorączki powrotu, jakiejś takiej energii, że wszyscy chcą wracać. I ja sobie to wyobrażam, że czasem jest tak, że następuje przekroczenie jakiejś takiej, powiedzmy, masy krytycznej, że kiedy wszyscy o czymś mówią, wszyscy chcą to robić, nawet ci nie do końca przekonani gdzieś dają się też uwieść temu pragnieniu i chcą gdzieś partycypować w tej emocji i iść z innymi, no i podejmowali tę decyzję o wyjeździe do Polski. Władza stworzyła świetną opowieść, w takim razie wiarygodną, która porwała ludzi, ale w gruncie rzeczy dlaczego? Dlaczego chciała ściągnąć już wtedy reemigrantów? Ponieważ rzeczywiście potrzebowała rąk do pracy w kopalniach, na ziemiach odzyskanych. Wiadomo, były to tereny, które uzyskaliśmy, istotne gospodarczo, w którym ktoś musiał pracować. No tylko kto? Niemców wysiedlamy, a oni potrafili w tych kopalniach pracować. Przyjeżdżają oczywiście przesiedleńcy ze wschodu, ale oni nie potrafią pracować w tych kopalniach. Nawet jeśli próbuje ich się tam zatrudniać, okazuje się, że oni się do tej pracy nie nadają, porzucają te stanowiska pracy. Czasem coś też z tych kopalni wynoszą, jak relacjonowały ówczesne artykuły, więc potrzeba kogoś, kto będzie potrafił i chciał tą pracę wykonywać. To był jeden argument. Drugi argument był argumentem istotnym propagandowo, to znaczy, jeśli namówimy do przejazdu osoby z zachodu, zabezpieczone w jakiś sposób ekonomicznie, to oni sami wybiorą ten przejazd do Polski, to będzie można wskazać ich jako przykład takiego poświadczenia, że proszę bardzo, sami przyjechali, wybrali tą nową Polskę, wybrali tą ludową władzę, chcą się tutaj osiedlać. Znaczy, że jesteśmy dobrą władzą, która potrafi te tereny zagospodarować i całkiem atrakcyjną opcją. A dodatkowo był też ten komponent ideologiczny, to znaczy bardzo duża część Polaków, nawet jeśli formalnie nie była zaangażowana w ruch robotniczy, miała w swoich sercach lewicowe sympatie, więc dawali się uwieść tej opowieści propagowanej przez, powiedzmy, robotniczą władzę. Te podróże nie były łatwe, ani nie były krótkie. Ale były bardzo malownicze. Ale to po nich zostało głównie w pamięci, nie te właśnie tygodniowe czy ponadtygodniowe przejazdy przez całą Europę? Bardzo różnie. Te opowieści brzmią bardzo różnie, to znaczy czasem, kiedy pytałam, jak wyglądała ta podróż, to uzyskiwałam krótkie słowo koszmarnie
I na przykład odpowiedź, że ja to pamiętam tylko dudnienie pociągu i to, że cały czas ta, wiadomo, te koła uderzały o tory. Te opowieści o podróży, one lepią się z takich małych obrazków. Na przykład z tego, że w wagonach rodziły się dzieci. Rodziły się dzieci i troszeczkę oszukiwano administrację i potem wpisywano w papierach, że to dziecko urodziło się nie na terenie Niemiec, nie na terenie Czechosłowacji, tylko już na terenie Polski, żeby to dziecko miało polskie obywatelstwo w papierach. Były opowieści bardzo takie wesołe i malownicze o tym, na przykład, ponieważ zabierano ze sobą często instrument, że młodzież formowała sobie małą orkiestrę w tych wagonach i grała na tych instrumentach jadąc do Polski. Były opowieści polityczne o tym, jak to mama jednej z moich bohaterek, która była taką aktywistką i jedną z organizatorek tego transportu, na nowe święto 22 lipca, kiedy wagon stanął w jakimś szczerym polu, urządziła akademię ku upamiętnieniu tego ku czci, jakby ku celebrze, o, szukałam słowa, tego święta. Jej syn grał na skrzypcach, a córka śpiewała stojąc na tym wagonie, a wszyscy przed wagonem siedzieli i podziwiali. Były opowieści bardziej dramatyczne o przejeździe przez Niemcy, gdzie tam w te wagony rzucano kamieniami, albo opowieści w drugą stronę, kiedy z tych wagonów widać było biedne dzieci, którym ktoś tam wspominał, że rzucano pomarańcze, bo czasem i takie frykasy nawet dostawało się na wyjazd. O czym tam jeszcze były te opowieści? No były opowieści oczywiście o snutych marzeniach, o tym, jak będzie w tej Polsce wyglądało życie. Tutaj zachowało się, ja trafiłam na jeden taki bardzo fajny artykuł, który z kolei dotyczył nie wyjazdu pociągiem, ale wyjazdu statkiem, ponieważ na samym końcu akcji reemigracyjnej, już kiedy Francuzi nie bardzo chcieli tych Polaków wypuścić, już opadała żelazna kurtyna. Jeden z ostatnich transportów, który został zorganizowany, był zorganizowany statkiem Batory. Luksusowym statkiem Batory, dokładnie, który zwinął do portu w Hawrze, jeśli dobrze pamiętam, po to, żeby zabrać grupę 800 reemigrantów. Opisano to w takim magazynie i tam ta podróż wygląda iście bajkowo. Jak to, oczywiście miało to swój wymiar propagandowy, ale czytamy tam, jak to pasażerowie dogadują się między sobą, gdzie będą mieszkać, jak to zawiązują się przyjaźnie, albo jak to ktoś pobrał się zaraz przed wyjazdem do Polski i traktuje tą podróż jako swoją podróż poślubną, a dzieci urodzą im się w Polsce. Więc to wszystko miało taką atmosferę wyjazdu po przygodę, może trochę nawet wyjazdu na wakacje, wyjazdu na jakiś piknik, bo często też, zwłaszcza w świadomości dzieci, te wyjazdy miały taki charakter, bo o ile dorośli zdawali sobie sprawę, że jadą po prostu po nowe życie i powrotu prawdopodobnie nie będzie, o tyle dzieci czasem myślały, że jadą po prostu na wakacje. Jedna z bohaterek opowiadała mi, że kiedy koleżanki ze szkoły przyszły ją pożegnać na dworzec, no i płakały, no bo wyjeżdża ich przyjaciółka. Ona mówiła, że co wy, ale czemu wy płaczecie? Wy nie płaczcie, ja jadę tylko na wakacje, przyjdzie wrzesień, przyjdzie szkoła, ja wrócę. No ale powrotu nie było. No właśnie, tym pożegnaniom towarzyszyły rytuały, które dość drobiazgowo opisujesz, odprowadzanie przez kolegów, francuskich kolegów na dworzec, wzruszające pocałunki w policzek, przytulanie. Teraz krótki cytat a propos bagaży. W tych własnoręcznie zbijanych skrzyniach, które potem przez dekady zalegać będą na strychach po niemieckich domów, Polacy upychają mniejsze sprzęty, urządzenia i odświętne ubrania. Osobno pakują łóżka, szafy, kredensy, stoliki. Do legendy przejdą ładowane na wagony samochody, górnicze wiertła i maszyny rolnicze. Wszystko z myślą o odbudowie Polski. To się trochę zmienia optyka. Najpierw Francja prosi Polskę o przysłanie ludzi do odbudowy Francji. Teraz Polska ściąga swoich ludzi, no swoich chyba. Tak, żeby odbudowywali te ziemie, które zostały nazwane odzyskanymi, ale w gruncie rzeczy są jednak mocno wyzyskane. Ale myślę tak sobie jeszcze o
tym tonie narracji twoich rozmówców, o tym tonie, który się pojawia w pamiętnikach reemigrantów, w kontekście wagonów towarowych, nazywanych jednak chyba częściej bydlęcymi, bo kojarzone są jednak z wywózkami na wschód. I też w opowieściach osób, które przyjechały do Polski w nowych granicach, z Wołynia, Wileńszczyzny, Nowogródczyzny czy Polesia, one też są określane jako bydlęce. Tu mamy zupełnie inną perspektywę. Jak to ze sobą powiązać? Co ty o tym myślisz? No bo też w gruncie rzeczy podważasz mimowolnie pewien mit funkcjonujący w naszej pamięci oczywiście, zbiorowej. Oczywiście miałam takie same myśli. Jakby wagon bydlęce w polskiej świadomości uruchamiała natychmiastowe skojarzenie i natychmiastowe obrazki. Natomiast o to określenie są bardzo duże spory w gronie samych reemigrantów. To znaczy, to może opowiem to scenką i to dobrze będzie obrazowało. Tam podczas pisania tej książki wielokrotnie jeździłam do Wałbrzycha. Raz byłam tam 14 lipca na takiej uroczystości, którą reemigranci organizują. Potem było jakieś przyjęcie, duża grupa osób. Była właśnie dyskusja o tych bydlęcych lub towarowych wagonach. Oni tam się trochę spierali, jak wyglądały te warunki podróży, ile tam osób miało wsiadać do tego wagonu. I następnego dnia spotkałam się z jedną z bohaterek i ona mówi mi tak, wiesz co, ja o tym cały wieczór później myślałam, mną aż trzęsie, jakie bydlęce, jakie 40 ludzi w jednym wagonie, 40 ludzi w jednym wagonie to chyba do Oświęcimia, przecież tam było bardzo wygodnie jak się jechało, ja tak nie lubię tej nazwy jak ktoś mówi, że to jest bydlęcy wagon, to były eleganckie towarowe wagony. Więc naprawdę w zależności od tego, z jaką emocją się to wiąże, zupełnie inaczej ta opowieść w głowie się układa. Natomiast oczywiście ja miałam tą taką lampkę, która się świeciła na to hasło za każdym razem, kiedy wywoływałam je w głowie. I za każdym razem, jak ona mi się świeciła, ja patrzyłam na takie zdjęcie, które gdzieś tam w którymś momencie pisania tej książki postawiłam sobie na półce. To jest takie zdjęcie, które było jednocześnie zaproszeniem na taką wystawę o tych dziejach reemigracji, którą kiedyś zorganizowano w Wałbrzychu. Ono jest bardzo ładne i takie bardzo romantyczne. W tle tego zdjęcia jest las, na pierwszym planie jest polanka. Wydaje się, że to jest taki ciepły letni wieczór. I na środku tego zdjęcia jest taki bardzo długi pociąg właśnie z tymi towarowymi wagonami. On chyba się zatrzymał, bo ktoś wysiada z tego pociągu i idzie w tą łąkę, taka kobieta w białej sukience. Część osób siedzi w pootwieranych drzwiach tych wagonów. Te wagony są udekorowane zielonymi gałązkami, są na nich poprzeklejane jakieś kartki, nie wiem, może pierwsze strony gazet albo może portrety jakichś polityków. I to naprawdę wygląda jak zdjęcie z kolonii albo z jakiegoś wyjazdu na wakacje, więc to jest ten sam pojazd i zupełnie inna opowieść i zupełnie inna emocja. Przedziwne to jest, jak różnych poziomach to potrafi grać. Dajesz w kilku miejscach do zrozumienia, że wśród twoich bohaterów mocna też jest emocja związana z nieopowiedzeniem, nieupublicznieniem, nieprzebiciem się do sfery publicznej przede wszystkim ich historii, z dwoma wyjątkami oczywiście, z wyjątkami, znaczy może więcej niż dwoma, ale ty o tych dwóch piszesz wyraźnie, z wyjątkami osób, które no, były na świeczniku w pewnym momencie w okresie po 1945. Myślę o Wincentym Pstrowskim i o wspomnianym już Edwardzie Gierku. I to też jest emocja, która dzisiaj dominuje, to znaczy pewien żal, pewna pretensja, w gruncie rzeczy trudno powiedzieć do kogo, że te historie nie zostały przez kolejne pokolenia wyraźnie opowiedziane, nagłośnione. Jest żal, który składa się z kilku elementów. To jest taki żal zbudowany na zapomnieniu, na tym, że tyle rzeczy działo się po wojnie i tyle grup jest upamiętnianych i tylu różnym wątkom z dziejów ziem odzyskanych i z dziejów powojennych emigracji poświęca się książki, filmy, seriale, a o nas jakby wszyscy zapomnieli. Może nie było nas dużo, może było nas kilkadziesiąt tysięcy, ale z drugiej strony przyjechaliśmy tutaj
I nie musieliśmy tego robić, bo pojawiają się takie zdania, że przecież mogliśmy tam zostać i normalnie, spokojnie żyć. Ale przyjechaliśmy, bo ten kraj nas zaprosił i my z potrzeby patriotyzmu, to jest bardzo często wybijane, że z potrzeby patriotyzmu zdecydowaliśmy się jednak przyjechać tutaj i tutaj pracować. Ale to za mało. Wasza trauma jest niewystarczająca, żeby wasza historia się przebiła. Może troszeczkę tak. Nurtu. I to jest jeden, ten komponent zapomnienia, który też czasem jest podszyty jeszcze dodatkowo taką goryczą, że nie dość, że się nie pamięta, to nawet te drobiazgi pamięci, które pozostają, próbuje się jakoś deprecjonować albo odebrać. I to jest ta opowieść o dekomunizacji z ostatnich lat. To, że były na przykład, znaczy dalej są, bo udało się je powiedzmy obronić, w Wałbrzychu ulice, które upamiętniały, których nazwy były imionami i nazwiskami Polaków mieszkających we Francji, członków ruchu oporu. No jak już powiedzieliśmy, często również komunistów, więc w pewnym momencie istniało ryzyko, że na mocy ustawy dekomunizacyjnej te nazwy zostaną zmienione. Więc to próbuje się również odbierać. Pojawia się też takie rozgoryczenie, że dobrze, my pracowaliśmy w tym komunistycznym systemie, często angażowaliśmy się też aktywistycznie czy nawet politycznie. A teraz jest ogólna narracja, że wszystko, co wtedy się robiło, było złe. A czy myśmy źle pracowali? Pojawiają się tutaj takie argumenty, że przecież pracowaliśmy i odgruzowywaliśmy Wrocław. Pracowaliśmy w tych kopalniach, bo przecież ten węgiel podobno był taki ważny. Budowaliśmy przecież te osiedla w Wałbrzychu. I to wszystko jest, to wszystko funkcjonuje, a o nas się nie pamięta. Jest też ta opowieść o tych członkach ruchu oporu, którzy we Francji mają swoje tablice na murach, pod którymi składa się kwiaty, albo drukowane są takie upamiętniające, nie wiem czy teraz również, no ale kiedyś były drukowane takie pocztówki z wizerunkami tych poległych członków ruchu oporu. I we Francji to jest, a tutaj nic nie ma. I dlaczego? Więc jest taki ból i jest rzeczywiście taki żal, plus poczucie, że wraz z nimi, wraz z tymi, którzy mogą opowiedzieć o tym z własnego doświadczenia, to na zawsze odejdzie i nie będzie tego jak już odtworzyć. Więc reemigranci gdzieś tam sami próbują tą historię ocalać i gdzieś tam uświadamiać kolejnym pokoleniom, że ona była istotna. Organizują na przykład warsztaty dla szkół, gdzie tam można zrobić drzewo genealogiczne i znaleźć swojego Francuza. Postawili pomnik de Gaulle w Wałbrzychu, pod którym składają kwiaty. W Jedlinie Zdroju założyli taki klub, w którym gra się w bóle, więc ten francuski sport, taki no nie narodowy, ale bardzo charakterystyczny dla Francji, który oni ciągle kultywują. Rozumiem, że też trudno się tej grupie identyfikować z postaciami takimi jak Wincenty Pstrowski czy Edward Gierek, czyli tymi, którzy zawsze, może nie zawsze to cofam, ale w pewnym momencie zajmowali bardzo dużo miejsca na pierwszych stronach gazet. To nie do końca jest ich historia. To nie do końca jest ta historia. Gdzieś tam pewnie, jakby usłyszałam jeden taki głos, tam jedna z reemigrantek mówiła mi, że ona była bardzo dumna, jak Gierek doszedł do władzy, bo właśnie było takie poczucie identyfikacji, że też taki człowiek jak my i też z Francji, więc było takie poczucie. Natomiast ci moi bohaterowie to są zwykli ludzie, zwykli robotnicy, którzy absolutnie nie pchali się nigdy na świecznik. Przez chwilę po przyjeździe oni byli wyciągani rzeczywiście do tej takiej ogólnej narracji. Pisano o nich reportaże, o tym jak to im się żyje w Polsce, jeżdżono na osiedla, gdzie mieszkają. Jeśli był jakiś na przykład wystawa ziem odzyskanych i były kroniki z wystawy ziem odzyskanych, no to tam gdzieś pokazano turę emigrantka z Francji. Natomiast oni nigdy nie byli taką grupą i też nie dążyli do tego, żeby gdzieś tak jak właśnie te postacie, o których mówisz, się wybijali, więc ciężko jest im znaleźć nawet jedną taką osobę, która byłaby jakimś takim powiedzmy pars pro toto biograficznym całej tej historii tych kilkudziesięciu tysięcy osób. Ostatnie krótkie pytanie do ciebie i zaraz oddam głos państwu, którzy przyszli dzisiaj do Księgarni Czarnego. Czy
W twojej opinii, w twoim odczuciu to jest już zamknięta historia, czy ona będzie miała jeszcze jakiś ciąg dalszy? Myślę, jaki ciąg dalszy mogłaby mieć? Boże, nie wiem, zastanawiam się. Wiesz, bardzo dobre pytanie, bo nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. I troszeczkę mnie wybija. Myślę, że ta tożsamość tych małych Francji, tych takich miejsc na Górnym i Dolnym Śląsku, gdzie Francuzi się osiedlili i gdzie kultywowali tą pamięć o tym życiu we Francji, wydaje mi się, że może właśnie teraz to jest czas, że one mogą zyskać jakieś takie swoje nowe życie z kilku powodów. Z jednej strony mamy, powiedzmy, jakąś taką modę na lokalne tożsamości i na odkopywanie tych historii. Lubimy teraz odkrywać swoje drzewa genealogiczne i szukać swoich korzeni. Z drugiej strony gdzieś tam, wczoraj nawet rozmawiałam z taką dziewczyną, która pochodzi z Sosnowca i trochę zbiegłyśmy się w takiej konkluzji, że może teraz, kiedy minęło kilkadziesiąt lat od tej transformacji ustrojowej i kiedy te nastroje takie jedni na prawo, drudzy na lewo i nie możemy się dogadać i gruba kreska, gdzieś tam trochę się wygaszamy i może z powrotem jesteśmy w stanie z jakiegoś takiego dystansu rozmawiać o tym okresie, nie dzieląc ludzi na komunistów i antykomunistów i jedynie prawych, ale dostrzegać jakieś takie szarości i nieoczywistości w tej historii. Myślę, że może to właśnie jest dobry moment na to, żeby w końcu spokojnie o tym zacząć rozmawiać z jakąś taką uważnością na pojedyncze ludzkie historie i na to, że nasza tożsamość wcale nie jest taka jednowymiarowa, jak czasem może chciałoby nam się wydawać, albo jak próbuje nam się wmówić. Może warto zachęcać znajomych, przyjaciół do tego, żeby część wakacji spędzali w Gliwicach, w Wałbrzychu, w Jedlinie Zdroju. Ależ właśnie były nazywane małymi Francjami. Ależ absolutnie. Ja jestem tutaj zawsze wielką mentalną ambasadorką wyjazdów do Wałbrzycha i wyjazdów na Dolny Śląsk. Uważam, że są to piękne, niedocenione miejsca. Fantastyczne góry wokół Wałbrzycha. Oczywiście. I doskonała architektura. Tak, to prawda. Jakie pytanie chcieliby Państwo zadać Aleksandrze? Tylko ja bardzo proszę, nie jakieś trudne, ale jednak żeby się jakieś pojawiło. Dzień dobry. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że jestem pod wrażeniem książki. Przeczytałam pół. Jeszcze bardzo się cieszę. Super. Chciałam zapytać, co było najtrudniejsze, gdy pisała Pani książkę? Czy właśnie ten aspekt taki, że jest Pani związana z tym tematem rodzinnie, to pomagał bardziej zakorzenić się w temacie? Czy może właśnie było ciężko przebrnąć przez te na przykład fragmenty pamiętników osób, które wyjechały? Czy było coś, co Panią zaskoczyło podczas zbierania materiałów? Dla mnie, może paradoksalnie, dla mnie najtrudniejszy był ten polityczny wątek. Ja w ogóle w pierwszej wersji książki zepchnęłam go tak całkowicie na margines i on gdzieś tam tylko delikatnie się zaznaczał, ale dopiero po rozmowach z redaktorem, który pomagał mi uporządkować cały ten materiał, doszliśmy do wniosku, że może jednak warto poświęcić mu trochę większą część. A gdzieś tam początkowo ominęłam go z takiego lęku i z takiego poczucia troski o tych moich bohaterów, bo bardzo nie chciałam, żeby ktokolwiek po lekturze tej książki po raz kolejny zarzucił im, że oni są komunistami, że byli jakimiś poplecznikami tego systemu, że oni całkowicie się z nim identyfikowali, że zostaną oni po raz kolejny zaszufladkowani w jakiś taki całkowicie niewłaściwy dla nich sposób i w taki całkowicie łopatologiczny, bardzo, bardzo niesprawiedliwy dla nich sposób i być może spotkają się z jakimiś szykanami czy negatywnymi komentarzami. Ponieważ ciężko jest moim zdaniem w ogóle ocenić czyjąś tożsamość polityczną, czyjeś poglądy, nie pytając go o to wprost, jeśli nie uzyskamy od niego jednoznacznej deklaracji: ja jestem taki, ja sądzę to, ja sądzę tamto. A osoby, z którymi ja rozmawiałam,
kiedy przyjeżdżały do Polski, miały najwyżej 11 lat. Często były dziećmi. I o jakiej tożsamości politycznej w ogóle możemy mówić w przypadku człowieka, który ma zaledwie kilka lat, a ciężko byłoby prosić ich o to, żeby gdzieś tam wypowiadali się ze swoich własnych rodziców. Oczywiście można by było też pokusić się o coś prostego i powiedzieć, że jeśli ktoś był, nie wiem, członkiem partii albo brał udział w jakichś inicjatywach społecznych, jeździł na jakieś czyny społeczne i na inne tego rodzaju akcje, no to można byłoby go zidentyfikować, pożenić go z jakąś ideologią. Tylko okazuje się, że to też nie jest takie oczywiste, bo często różne rzeczy robi się z niewiedzy, albo różne rzeczy robi się, ponieważ tak robią koledzy, albo różne rzeczy robi się na przykład ze strachu, bo nie wiadomo, czy jeśli nie zrobi się czegoś, czego inni od nas oczekują, czy nie spotka nas na to, za to jakaś kara. Albo często różne rzeczy robi się z dobrej woli, bo zakłada się, że jakaś idea będzie w porządku, a dopiero potem okazuje się, że czyny i słowa znacząco od siebie odbiegają. To jest też to, co mówiła mi część bohaterów, że tak, my na przykład angażowaliśmy się w różne akcje społeczne w latach 40. czy 50., ale robiliśmy to z czystego patriotyzmu, bo tak jak mówiła mi jedna z moich rozmówczeń, przyjeżdżaliśmy do Polski ją odbudowywać, bo to był nasz kraj, nie czekając na to, aż będzie jakiś inny, lepszy albo będzie jakiś idealny. Po prostu zakasywaliśmy rękawy i robiliśmy w takiej rzeczywistości, jaka była. No i niestety, tak jak mówiłam, to jest ta szersza perspektywa, którą trzeba złapać i którą gdzieś tam początkowo próbowałam ominąć, żeby nie stwarzać, powiedzmy, pola do jakichś takich zero-jedynkowych ocen. Natomiast tutaj wracając też do pani pytania, ta rodzinna perspektywa, ona dużo ułatwiała, bo miałam jakieś takie poczucie, troszeczkę, że część tej historii jest we mnie i łatwiej jest mi empatyzować. Też czasem zdarzało się, że kiedy zaczynałam z kimś rozmawiać, to spotkałam się z takim ciepłym przyjęciem, o super, bo to pani też, to pani na pewno zrozumie. Były takie pytania o tą moją rodzinną historię. Byłaś swoja. Byłam swoja, dokładnie. Pojawiało się takie poczucie więzi. Natomiast tak jak zawsze powtarzam, kwestia uporządkowania tej mojej rodzinnej historii sprawiała mi najwięcej problemów, bo to też tak jak już mówiłam, po prostu nikt nie narobi takiego galimatiasu w biografii jak własna rodzina. I do dzisiaj mówię mojej rodzinie, że po prostu Sławowie są rodziną, która zrobiła najwięcej problemów przy pisaniu tej książki. Ale jednocześnie, jak rozumiem, pisanie tej książki pozwoliło pewne rzeczy uporządkować. Pozwoliło pewne rzeczy uporządkować, aczkolwiek w moim domu rodzinnym jest jeden egzemplarz. Na razie czyta mama, która weszła do rodziny z zewnątrz. Babcia jeszcze nie czytała. Czekam na tę recenzję. Z obawą. Kolejne głosy, kolejne komentarze. Bardzo proszę. Ja książki jeszcze nie czytałam, ale po rozmowie przyszło mi do głowy pytanie o takie małżeństwa mieszane, czyli bo pani mówiła, że wyjeżdżały małżeństwa, ale na przykład jeżeli się zdarzały takie sytuacje, że ktoś po prostu przysposobił i potem wywiózł do tej Polski jakiegoś prawdziwego Francuza lub Francuzkę. Czy coś jest opisane w książce, czy pani zna może? Trochę inne mam małżeństwo w książce. Mam trochę inne małżeństwo w książce, to taka ciekawa i chyba nietypowa historia, gdzie Polka, reemigrantka z Francji, wychodzi w Polsce za prawdziwego Francuza. Vrai Français, jak to opowiadała mi pani, która tę historię przekazywała. I to małżeństwo w Polsce się nigdy nie odnalazło. Oni bardzo szybko myśleli o tym, żeby wrócić do Francji tak szybko, jak się da. Tylko niestety nie dało się. Szybko na pewno nie, a udało im się cudem. To znaczy, ojciec tego Francuza zmarł w pewnym momencie i on uzyskał zgodę na wyjazd na pogrzeb ojca. Dostał paszport, pojechał i nigdy do Polski nie wrócił. Ta jego żona przez lata próbowała uzyskać paszport dla siebie. Oni mieli dzieci, więc dodatkowo byłby wyjazd z dziećmi, więc jeszcze większy problem, bo wiadomo, jak to wypuścić całą rodzinę. Ona nie dostawała tego paszportu i w końcu jak Gierek doszedł do władzy, no rodzinna historia głosi, że ona tam dotarła do samego Gierka i ten paszport wywalczyła. Na ile to jest romantyzowane, na ile nie, no już dzisiaj nie dojdziemy, ale mit jest taki.
Ona ten paszport wywalczyła i wyjechała rzeczywiście z tymi dziećmi do niego po 5 latach, nie wróciła już. I tutaj z zewnątrz wszystkim wydawało się, że on po prostu pojechał do tej Francji i gdzieś tam ją zostawił i uciekł od Polski i porzucił to małżeństwo. Ale oni sobie to po prostu tak zaplanowali. To był taki rozpisany na wiele lat fortel, który na szczęście znalazł szczęśliwe zakończenie. Więc tak to wyglądało. Takiej historii, że ktoś, że Polak wyszedł czy ożenił się z Francuzem, Francuską i ściągnął tego Francuza do Polski, to nie spotkałam się z taką historią. Natomiast już wśród tych małżeństw zawieranych w Polsce, one zwykle, co jest też ciekawe, były zawierane między reemigrantami. Oni zwykle we własnej grupie się pobierali, co jeszcze doprowadzało do konserwowania się jakby tej ciekawej tożsamości. Albo jeśli to były małżeństwa, powiedzmy, mieszane, to one nie zdarzały się zwykle między reemigrantem i jakby rdzennym Polakiem, ale już prędzej na przykład z Niemcem czy Niemką, który zostawał na ziemiach odzyskanych. Jakoś to w tą stronę zwykle było. Były to często komiczne po prostu sytuacje, bo tam już nikt nie potrafił się z nikim dogadać, jak to małżeństwo na początku sobie wiedziały, radziły, to nie mam pojęcia, chyba tylko miłość ich między sobą trzymała. Ja jeszcze też książki nie czytałam, ale tak mnie zastanawia, czy pytanie, znaczy nie wiem, czy my w ogóle możemy na to pytanie odpowiedzieć. Na podstawie rozmów z osobami, które podjęły decyzję o powrocie albo które nie podjęły decyzji, ale jako dzieci zostały przywiezione, na ile one były zadowolone z tej decyzji, że to była dobra decyzja, a czy można powiedzieć, że na przykład żałowały powrotu do Polski? W większości nie byli zadowoleni, przynajmniej w pierwszych momentach. I tutaj chodziło nawet nie tylko o wszystkie te rzeczy związane z warunkami życia i aprowizacją, o to, że po prostu w Polsce żyło się o wiele biedniej. To często chodziło też o zerwane więzi. Na przykład w książce pojawia się postać takiego chłopaka, który był w liceum już, kiedy rodzice podjęli decyzję o wyjeździe do Polski. On próbował nawet trochę jakoś oszukać tych rodziców, powiedzieć, że on przyjedzie innym transportem. Później miał troszeczkę nadzieję, być może, że w tej Francji uda mu się zostać. Miał już tam swoją sympatię w tej szkole, więc tutaj takie osobiste względy też odgrywały rolę. Więc to jedno, to poczucie tego, że zostawia się całe to swoje życie we Francji, całe to kilkunastoletnie doświadczenie, ten swój kraj dziecięcy, ale też z drugiej strony to poczucie obcości w Polsce, tego kraju, którego zupełnie się nie zna, którego wygląd nie pokrywa się w ogóle z tymi pięknymi opowieściami rodziców o tym, że tutaj to jest w zimie bajkowo i są wielkie owoce i smaczne jedzenie, to w ogóle się to nie pokrywało. A dodatkowo jeszcze to poczucie takiej obcości kulturowej, ten język polski, które znało się lepiej czy gorzej w mowie, ale już nie w piśmie, to jak iść do szkoły, jak coś załatwić w urzędzie, te inne obyczaje, to, że we Francji chodzenie z dziewczyną za rękę po ulicy było najzupełniej okej, a w Polsce już może nie do końca. To, że w Polsce ludzie ubierają się trochę inaczej, bo jednak we Francji ta moda jest inna, więc to wszystko razem składało się na takie bieda i obcość sprawiała rzeczywiście to poczucie rozczarowania było duże i ono nawet nie tylko w tej grupie tych nastolatków się manifestowało, ale czasem ono jeszcze nawet wśród tej grupy dorosłych pojawiają się takie nierzadkie historie, że ktoś wysiadał w Polsce, szedł do tego swojego pierwszego mieszkania, gdzie tam niby wszystko miało być zapewnione i mówił, że nie, ja wracam do Francji nawet na piechotę. Na przykład moja prababcia mówiła, że ona wraca na piechotę i ona tutaj nie będzie mieszkała. Albo taka scenka, którą opowiadała mi jedna z bohaterek, że jej tata zaraz po przyjeździe zaczął przepraszać mamę i mówić, że co ja zrobiłam, że was tutaj przywiozłam. Więc te rozczarowania rzeczywiście one były częste i silne w pierwszym momencie po powrocie. Potem oczywiście one się rozmywały. Bo wiadomo, że człowiek się oswajał, organizował sobie swoje własne życie, gdzieś tam wtapiał się w tą polską codzienność
I dzisiaj, gdyby zapytać reemigrantów o taką jednoznaczną deklarację, czy żałujecie, czy nie, to będą odpowiedzi różne, często niejednoznaczne. Że na przykład żałuje się, że skazaliśmy się na takie ciężkie życie, takie ekonomicznie ciężkie życie, że pewnie gdybyśmy zostali we Francji, po prostu żyłoby nam się lżej. Ale z drugiej strony pojawia się też rodzaj takiej dumy, że wykorzystaliśmy tą szansę społecznego awansu. Czasem pojawia się, gdzieś raz słyszałam taką wypowiedź, że kiedy porównuję się z moimi rówieśnikami z francuskich osiedli, oni nie osiągnęli tyle, co my. Bo my tutaj poszliśmy na te studia, zostaliśmy inżynierami, gdzieś tam czasem na jakichś wysokich stanowiskach, a oni być może dlatego, że ekonomicznie byli zabezpieczeni, nie mieli jakiegoś takiego bodźca, żeby walczyć po prostu i pracować o to, żeby gdzieś tam się wyżej piąć w tej drabinie społecznej. Więc to są super niejednoznaczne odpowiedzi, często zależne od tego, jak czyjaś indywidualna biografia się ułożyła. No, poza tym trudno było wracać już. To było prawie niemożliwe. Tak, na początku tak, lat 50. Tak. Jeszcze jedno pytanie. Tak, ja mam takie pytanie. Ci repatrianci byli przesiedleni na ziemię, no co to mówić, po niemieckie. To nie była ani centralna, ani wschodnia Polska. Z doświadczeń, można powiedzieć, tak rodzinnych, ale też z rozmów wiem, że ci ze wschodu, zupełnie inni, mieli duże obawy, przyjeżdżając tam, że to jest na chwilę i że będzie za chwilę jakiś kolejny konflikt, który znowu zmiecie ich w którąś tam stronę, nie wiadomo gdzie. Czy ci francuscy repatrianci nie mieli takiego właśnie, że wracają do Niemiec, znaczy już nie do Niemiec, wracają do Polski, na tereny, które przez setki lat nie należały do Polski i że za chwilę się nie rozpocznie jakiś, nie wiem, kolejny konflikt, który znowu ich tam przesunie o ileś set kilometrów w jedną albo w drugą stronę. Jasne, to poczucie takie, że nie wiadomo, czy warto się tutaj zadomawiać, bo być może jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Ja nie spotkałam się z takim odczuciem. Nie spotkałam się z takim odczuciem, że być może wróciliśmy do Polski, a za chwilę nagle znajdziemy się w Niemczech. Nie wiem dlaczego, znaczy być może nie zostało to wyartykułowane, bo też o to nie pytałam, może być taka możliwość, a być może to wynikało z tego, że oni już mieli takie poczucie rozdarcia, że dopuszczenie do świadomości jeszcze tego kolejnego komponentu pogłębiającego to poczucie niestabilności byłoby już całkowicie doprowadzające do takiego rozchwiania, które byłoby nieznośne. Ja sobie teraz tak dopowiadam na szybko, jak myślę o tym pańskim pytaniu, że być może przed tym poczuciem takiej niestabilności chroniła też taka sieć kontaktów, to budowanie tej malutkiej społeczności, tej małej Francji w tym gronie sąsiedzkim, że my tutaj nawet, na tym dziwnym, niespokojnym terenie, bo oni z kolei dużo mówią o tym, że tu jeszcze byli ci radzieccy żołnierze, to było tak niebezpiecznie, było strach po zmroku wracać i tak dalej, być może ta budowa tej swojej małej enklawy, ona wywoływała jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i takiego małego zakorzenienia, chociaż sąsiedzkiego. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pańskie pytanie, ale tutaj rzeczywiście tego, o czym pan mówi, że być może za chwilę gdzieś nas tu wykroją i przyłączą do czegoś innego, to i nie spotkałam się z taką obawą. No, nie będę mówił państwu, co jest w puencie tej książki, chociaż trudno się powstrzymać od tego, co Aleksandra napisała w epilogu. To może zostawmy jednak ten suspens na sam koniec. W każdym razie mogę powiedzieć tylko tyle, że pokazuje ten epilog jeszcze jedną warstwę tych niejednoznaczności polsko-francuskich już na początku XXI wieku i to może jest ten ciąg dalszy w pewnym sensie, o który zapytałem cię parę minut temu. To jest ten ciąg dalszy. Zachęcam również do dalszych podróży niż tylko na Dolny Śląsk. To może ja też tutaj nie zdradzając, ale żebyśmy mieli jakąś puentę tego spotkania. Ponieważ ta historia, ona w tych latach 40. zaczyna rozgałęziać się na dwie strony. Jedna to jest ta grupa, która przyjechała do Polski, te kilkadziesiąt tysięcy osób, ale pamiętajmy, że po II wojnie światowej we Francji żyło 500 000 Polaków, więc większość tak naprawdę we Francji została.
I bardzo ciekawym doświadczeniem jest też spojrzenie na to, jak te kiedyś polskie miasteczka, polskie osiedla we Francji dzisiaj wyglądają, ile w tej dużej Francji zostało z tej małej Polski, bo zapewniam Państwa, że coś tam ciągle jest. Aleksandra Suława, wielkie dzięki za rozmowę i za książkę. Ja również bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu za obecność. Do zobaczenia.